choroba sieroca. Słyszeliście o tym, czy nie? Kto was słyszał o takich dzieci? Nie słyszeliście. Ja doświadczyłem choroby sierocej na własnej skórze. Wyobraźcie sobie, w 1982 roku byłem w Brazylii, w Rio de Janeiro. To jest to piękne miasto, to najpiękniejsze na świecie, gdzie będzie teraz olimpiada, prawda? Gdzie jest ta ogromna statua Chrystusa, którą między innymi budował Polak, prawda? I która jest ta statua wpisana przez UNESCO na listę cudów świata. I odwiedziłem dom sierot. I wyobraźcie sobie, była taka mała dziewczynka, miała 3 lata, ja ją wziąłem na ręce i ta dziewczynka mnie złapała za szyję, tak mocno i nie trzymała za szyję. Ja chodziłem z nią po korytarzu, próbowałem z nią rozmawiać, ale portugalskiego nie znam, więc troszkę po włosku, tak jakoś, prawda. Ona trzymała mnie kurczowo za szyję. Autobus czekał, trzeba było wracać, prawda. Już trąbili na mnie, prawda, a to dziecko mnie trzyma. Wyobraźcie sobie, ja nie wiedziałam, co mam robić, prawda. W końcu opiekunka przyszła i to dziecko wzięło ode mnie, oderwało. Oderwało z wielkim trudem. Żebyście zobaczyli oczy tego dziecka. Oczy były tak straszne, tak patrzały na mnie z takim wyrzutem, jakby chciała powiedzieć, jak mogłeś mnie oddać, jak mogłeś, coś ciebie za ojciec. Ono myślało prawdopodobnie, że jestem ojcem tego dziecka, prawda? Co ja wtedy przeżyłem, nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. Chciałem to dziecko zabrać do Polski, ale jak? To niemożliwe, procesy sądowe i tak dalej, i tak dalej. Wzrok tego dziecka pamiętam do dzisiaj. To dziecko było chore na chorobę sierocą. Dzisiaj będę wam mówił o poecie wspaniałym, Lenartowicz. Wspaniały poeta, który jest pochowany w jednym miejscu z wieloma wybitnymi Polakami na skałce w Krakowie, z takimi jak Wyspiański, jak Szymanowski, jak Malczewski. I on jest pochowany wśród tych największych Polaków. A mimo to wielu ludzi nawet nie wie o tym, że istniał taki poeta jak Lenartowicz, prawda? Poeta, który całą swoją twórczość poświęcił sierotom. A dlaczego sierotom? Dlatego, że sam był sierotą. Wyobraźcie sobie, jako młody chłopiec musiał z domu uciekać i mieszkał w lesie w dziupli wybruchniałego drzewa. To było jego mieszkanie. I stamtąd rano wychodził na pastwiska pobliskie, żeby bawić się z dziećmi, które krowy pasły. I od tych dzieci słuchał ich opowiadań, słuchał ich pieśni śpiewających, ludowych pieśni i tam wzrastał w atmosferze tego właśnie sieroctwa. Wyobraźcie sobie, dlaczego ten poeta jest mi tak bliski. Dlatego, że wśród tych dzieci, wśród takich dzieci jak te, które on spotykał, był mój ojciec. Mój ojciec był też sierotą. Mój ojciec miał 2 lata, kiedy zmarł mój ojciec i wtedy matka wychowywała go w tragicznych warunkach. Ojciec był okrutnym człowiekiem, więc matka, moja babcia, piekła mu w popielniku ziemniaki i skrycie karmiła ojca tymi ziemniakami. Kiedy miał 7 lat, musiał uciec z domu, bo bał się, że go ten ojciec zabije. Błąkał się tak jak Lenartowicz. Potem trafił do gospodarza jakiegoś i tam pas krowy aż do 14 roku życia. Pas krowy, a w zimie siedział na przypiecku w łachmanach, dawali mu jeść byle co, a jak się chciał z dziećmi pobawić, to ślizgał się boso z nimi, wyobraźcie sobie boso. I na 14 lat uciekł z tego gospodarza, wyjechał do Wilna, jakimś cudem zdobył pieniądze, nie wiem, nawet jakimś. I tam uczył się jak tylko mógł. Cały czas się uczył. Był dzieckiem nieprawdopodobnie inteligentnym. I zdobył wiedzę na takim poziomie, że w wojsku został wykładowcą na szkole, w szkole podoficerskiej, nie będąc ani jednego dnia w szkole. Wyobraźcie sobie. Nas pędził do nauki nieprawdopodobnie. Kiedy myśmy byli już wykształceni, mieliśmy już tytuły, prawda? On przynosił nam książki, każdemu inną książkę zgodnie z zainteresowaniami, gazety przynosił, wycinki z gazet, każdemu wciskał coś tam, prawda, czytał zgodnie ze swoim zainteresowaniem. Krótko mówiąc, był mądrzejszy od nas. I ja tak sobie myślę, że przecież się mu wszystko zawdzięczał, prawda?
I dlatego on jest tak bardzo podobny dla mnie do Lenartowicza. Może pozwolicie, że przeczytam jeden wiersz Lenartowicza. Zobaczycie, jakaż to piękna poezja, prawda? I szkoda, że jest nieznana.